jej tylko na haju. Władzom zależy na prowadzeniu wojny z narkotykami, zwłaszcza z halucynogenami. Ponieważ chyba jesteśmy co do tego zgodni, zmieniają one naszą perspektywę i pozwalają wyjść z pudełka, w którym jesteśmy zamknięci. To nie leży w interesie rządzących, którzy woleliby, aby to pudełko było jak najmniejsze. To szansa przeżycia czegoś religijnego, pierwotnego, bez słuchania o religii. Oczywiście, biorąc pod uwagę stan pańskiego ojca i jego podejście, raczej tego nie zaakceptuję. Pacjent, człowiek chory, powinien mieć prawo zażyć wszystko, co uśmierzy jego ból i ulży w cierpieniu. Ze względu na przekonania mojego taty i na prawo stanu Teksas, nigdy nie dowiem się, czy naturalne narkotyki pomogłyby mu w tym najboleśniejszym okresie życia. Jak większość Amerykanów, zaufał zachodniej medycynie i przegrał walkę z rakiem. Mój tata wiódł niezwykłe życie. Zaczął od zera i piął się na szczyt. Choć nie popierałem tego, że pił, taki wybrał styl życia. Odkąd pamiętam, moi rodzice pili dużo mocnego alkoholu. Wydaje mi się, że psychikę naszego narodu napędza alkohol. Wojna z narkotykami prowadzona jest z tym, co zagraża alkoholowi i tytoniowi. Gdy zniesiono prohibicję, pojawiła się nowa grupa przedsiębiorców. Przemysł spirytusowy i tytoniowy zdołały wykluczyć swoje produkty spoza wszelkich praw ustanowionych przez władzę. Wszyscy moi bracia nie żyją. Moi rodzice i ciotki też. Zostałem sam. Wszyscy pili, zabiła ich marskość wątroby. Każdy lubi grzeszyć. Pan nie lubi? Pytanie, jak bardzo grzeszysz, pielgrzymie? Po śmierci mojego przyjaciela, Billa, zażywałem rozmaite substancje. Myślałem, że uniknę nałogu, lecz uzależniłem się od leków przeciwbólowych. Nie stać mnie było na odwyk, ale w internecie dowiedziałem się o nowej terapii, opartej na opium. Nie wyobrażam sobie jednak, co by było, gdybym popadł w konflikt z prawem. Ilu twoich znajomych dotknęła wojna z narkotykami? Wielu. Wielu dobrych, utalentowanych ludzi. Zamykanie w więzieniu utalentowanego aktora Roberta Downeya Jr. za narkotyki ma taki sam sens, jak miałoby aresztowanie Betty Ford za jej kłopoty z alkoholem. Gdyby jednak Betty Ford czy Robert Downey Jr. siedli za kierownicą w stanie nietrzeźwym, byłoby to przestępstwem. Wtedy przyprowadźcie ich do mnie do sądu, zostaną osądzeni. To jest prawidłowe wykorzystanie prawa karnego. Media i ci, którzy walczą z narkotykami, od dawna żyją w symbiozie. Legenda Freeway Rickiego Rossa zatacza coraz szersze kręgi. Raper Ricky Ross przybrał jego imię i opowiadał o życiu handlarza narkotyków. Ricky prowadził nawet godzinny program, w którym mówił o tym, że zmęczony wojną kraj stał się obojętny na korupcję w rządzie. W 2005 roku Rickiemu skrócono wyrok o kilka lat. Ricky Ross jest naprawdę dobrym człowiekiem, który wykorzystał okazję. Był przedsiębiorcą, ale na dole łańcucha pokarmowego. Dlatego trafił do więzienia. Wszyscy ludzie, którzy złamali prawo w ramach afery Iran-Contra, pozostali u władzy. George Bush, człowiek, który jako prezydent nie osiągnął niczego, który wielokrotnie powinien zostać oskarżony, nadal jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Burning in the trees, bolting, smell your sting. Bolting when it comes.
sądzie stajesz przed białą ławą przysięgłych, przed białym sędzią i sprawozdawcą. Jesteś w świecie białych. Agenci DEA też są biali. W mojej sprawie brała udział tylko jedna czarnoskóra osoba. Patrząc na to z boku, mam wrażenie, że wojna z narkotykami to ostatnia nadzieja białych. Telefon z więzienia federalnego. Całkowicie zmieniłem zdanie. Pracowałem w Wydziale Antynarkotykowym w Los Angeles i jestem za depenalizacją narkomanów. Kropka. Narkomania, tak jak alkoholizm, nie jest problemem kryminalnym, lecz medycznym, społecznym, duchowym. Zaczynamy.